Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziś parę słów o cięciu cesarskim. Materiał, który przygotowaliśmy, jest oparty o wykład pana profesora Gerarda Wissera, który słynie z kontrowersyjnych wykładów i to był taki wykład, który nam dawał lekarzom trochę do myślenia, jak my postępujemy na co dzień. Slajd z tego wykładu wiążący odsetek cięć cesarskich z dochodem na głowę mieszkańca. Zwróćcie panie uwagę. Polska 42%. Taki mamy odsetek cięć cesarskich. Kraje o najwyższym odsetku cięć cesarskich. Tu mamy Brazylię, Chile, Kolumbię, Kubę, Dominikanę, Ekwador, Meksyk, Paragwaj, Wenezuelę, Egipt, Gruzję, Iran, Malediwy, Mauritius i Turcję. Kraje, które niekoniecznie mają najwyższy odsetek, najwyższy dochód na głowę mieszkańca. Dane statystyczne ciężko zebrać, bo one spływają po jakimś czasie. W latach 2015-2019 w Europie zaobserwowano niewielki spadek odsetka cięć cesarskich w 12 krajach, wzrost w 9, a w pozostałych z grubsza trzyma się na tym samym poziomie. Pamiętam sprzed chyba 3 lat wykład w Londynie, gdzie profesor Nikolajdys, komentując jeden z wykładów dotyczących cięcia cesarskiego i jego powikłań, powiedział, no tak, my się tutaj w Europie przejmujemy, że wykonujemy 4. czy 5. cięcie, no a w Egipcie koledzy muszą sobie poradzić z 8., 9. cięciem. No generalnie reakcja była taka, że wszyscy popatrzyli po sobie z dużym zdziwieniem. No i właśnie slajd pokazany tutaj obrazuje, jaką skalą problemu cięć cesarskich muszą się mierzyć w tej chwili koledzy pracujący na położnictwie w Egipcie. Popatrzcie na ten slajd, gdzie mamy odsetek cięć cesarskich w różnych krajach basenu Morza Śródziemnego. 51% w Turcji, 75% w Grecji, 72% w Egipcie. I skąd się to bierze? No, profesor Wisser bardzo, że tak powiem, pojechał po środowisku lekarskim. Przykład z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Tunisie. 2 szpitale, 2 oddziały położniczo-ginekologiczne i na jednym odsetek cięć cesarskich 40-56%, ale na drugim oddziale 90% nawet. No, wzbudziło to dość duże takie zdziwienie na sali. Ja mówię, proszę Państwa, wytłumaczenie jest bardzo proste. W oddziale, gdzie tak wysoki odsetek cięć cesarskich występuje, szefem jest ginekolog, onkolog. Natomiast na tym oddziale, gdzie tych cięć cesarskich jest mniej, szefem jest lekarz, który ma bardzo duże doświadczenie położnicze. Uzasadnienie tego było takie, tam gdzie szefem jest onkolog, zespół będzie miał mniejsze doświadczenie w położnictwie, no i ten odsetek cięć cesarskich będzie większy, no bo lekarze się boją pozwów, prawda? Boją się powikłań. Natomiast tam, gdzie wyszkolenie w zakresie położnictwa będzie na wyższym poziomie, ten odsetek cięć cesarskich będzie mniejszy. Wydaje się więc, że ten odsetek cięć cesarskich nie do końca jest oparty o medycynę opartą o dowody. Większy wpływ na ten odsetek cięć cesarskich będą miały takie czynniki jak sprawy medyczno-prawne, jak kwestia dochodu szpitala z cięcia cesarskiego, chęcią zaplanowania porodu przez lekarza prowadzącego, brakiem wyszkolenia w postępowaniu z trudnymi porodami pochwowymi, no i oczywiście cięciem na żądanie. Czy cięcie na żądanie jest bezpieczne? No nie. To nie jest tak, że to cięcie jest prostym zabiegiem, który można porównać z praktycznie z porodem, niepowikłanym porodem siłami natury. Na tym slajdzie, na którym pokazywane jest wprawdzie stare dane z 2007 roku, pokazano jak wygląda ryzyko wystąpienia poważnych powikłań u kobiet, u których wykonywano planowe cięcie cesarskie, które to kobiety były kobietami no, generalnie zdrowymi. Czyli mam takie low risk, czyli ryzyko powikłań u tej konkretnej pacjentki było niskie. No, zwróćcie uwagę,
ryzyko wystąpienia krwotoku, który wymagałby usunięcia macicy, rośnie dwukrotnie. Ryzyko infekcji w okresie połogowym rośnie trzykrotnie. Ryzyko zakażenia rany w porównaniu z ryzykiem zainfekowania rany po nacięciu krocza czy po pęknięciu krocza rośnie pięciokrotnie. Więc, drogie panie, cięcie na żądanie nie jest prostym zabiegiem. Jest zabiegiem, który rodzi znacznie wyższe ryzyko niż poród siłami natury. W 2010 roku opublikowana została w Lancecie, a więc w piśmie o dużym impact faktorze, piśmie naprawdę wiarygodnym, duża praca dotycząca cięć cesarskich w Azji w latach 2007-2008. Jeśli chodzi o ryzyko poważnych powikłań, takich jak śmiertelność u kobiet rodzących, ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej terapii, ryzyko konieczności przetoczenia krwi, usunięcia macicy. W przypadku cięć cesarskich bez wskazań, przed rozpoczęciem czynności porodowej, ryzyko tych poważnych powikłań było 2,7 razy wyższe niż w przypadku porodu siłami natury. Natomiast ryzyko w przypadku cięcia wykonywanego w trakcie porodu, ale bez wskazań, rosło 14-krotnie. Cięcie cesarskie nie jest prostym zabiegiem. Cięcie cesarskie na żądanie, czy cięcie cesarskie bez wskazań, może wygenerować problemy w przypadku kolejnej ciąży. No i pojawiają się uszkodzenia mięśnia macicy, a więc ta nisza albo istmocele, ryzyko pojawienia się ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim. No, traktujemy generalnie tą sytuację jak ciążę pozomaciczną i taka ciąża generalnie wymaga usunięcia. To jest bezpośrednie zagrożenie dla życia matki. Jest ryzyko pojawienia się łożyska wrastającego albo przerastającego macicy, bo w tej bliźnie, jeżeli się zagnieździ ciąża albo jeżeli łożysko będzie częściowo pokrywało to miejsce blizny, no to to łożysko wrośnie w tą bliznę i mamy ryzyko krwotoku, ryzyko usunięcia macicy. Również odsyłam do materiału dotyczącego niszy dostępnego na YouTubie. Jednym z takich częstych wskazań do cięcia bez innych wskazań jest tokofobia. Ja rozumiem, że mogą być sytuacje, że ten lęk przed porodem siłami natury jest na tyle duży, że powoduje w ogóle brak jakiejkolwiek akceptacji dla próby porodu siłami natury. I nie powiem, że nie zdarza mi się wykonywać cięcia z takich wskazań nie do końca opartych o evidence-based medicine, bo każdy z ginekologów, położników takie cięcia ma na sumieniu. Ale staramy się jednak panie przekonać do tego, żeby podjęły tą próbę zlikwidować ten lęk do przed porodem siłami natury. No to do zera nigdy nie zlikwidujemy, ale warto porozmawiać z psychologiem przed podjęciem decyzji o cięciu cesarskim na żądanie. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy pod tym materiałem, także bardzo proszę komentujcie, lajkujcie, dzielcie się i zapraszam was na kolejny materiał. Wszystkiego dobrego.